Hej ludziska, z tej strony Basker, a to jest 1000 dni challenge. Ten challenge, który zacząłem już w sumie po poprzednim odcinku, tak? Nabiłem 200 dni, więc postanowiłem to pokazać. To jest w sumie 20% naszego challenge'u, więc nie jest źle. 200 dni to nie jest dużo, co prawda, ale dużo już zrobiłem na tym świecie. Otworzymy sobie teraz mapę. No tu mam homary, to już były, tak? Tak samo świnie. Tutaj nie wyeksplorowałem do końca tych dziur, ale raczej tutaj nic nie ma w nich ciekawego. A tak samo tu raczej jest już koniec wyspy, z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien. Tutaj jak widzicie, czy może nie wiem, nie widzicie? Nie wiem. Nie no, raczej widzicie, ale w sensie nie kojarzycie, tak? O to mi bardziej chodziło. Tutaj wyciąłem drzewa i stąd mam tutaj tyle drzewców. Mam modyfikację, która pokazuje mi, gdzie są wszystkie stworzenia. Tak, króliki tutaj mamy. Tutaj mamy drzewce, tutaj mamy koelefanty, homary i giganty też pokazuje. Jak na razie o dziwo, 200 dzień i tylko jeden jeleniocyklop przyszedł. I dlatego populacja bawołów się pomniejszyła, tak? Tu dodatkowo jeszcze mamy jednego drzewca, drugiego, trzeciego, czwartego. Tak mało? Tu się piąty krząta, którego jeszcze nie odciągnąłem. Tu mam wabiącą roślinę, którą bym raczej chciał zniszczyć, ale może nie teraz, ponieważ się pojawi w innym miejscu, na przykład w bazie. Co byłoby niefajne, to mamy kolejną, coraz więcej wabiących roślin się pojawia, jeszcze jedna. Dlatego, że to już jest kolejny, jakby wierzcie, co ostatni, powyżej setnego dnia już się coraz więcej pojawia, tak? Żebyśmy jak najmniej przetrwali. Co dalej? Tą bazę opuszczam. Tutaj co widzicie, to wszystko. Ponieważ no niezbyt mi się to podoba, to wszystkie mury muszę zniszczyć. Na to poszło cała ta pustynia kamienna, plus jeszcze tutaj po drodze co były, no tutaj nie wydobyłem ani tutaj jednego, ale tu przy ścieżce było trochę kamieni, tutaj było trochę kamieni, więc też wydobyłem, ogólnie bardzo dużo kamieni poszło właśnie na to, co tutaj widzicie. I wykopałem już sobie, odejdźmy trochę dalej, stąd kamień, o tego na środku nie wykopałem, ponieważ tam jest pajęcza królowa i w sumie potrójne kokony, tak, więc nie chciałem się tam z nimi męczyć. I z tego mam naprawdę, z tej pustyni, naprawdę tu było niewiele tego kamienia. Praktycznie nic z nim nie zrobiłem, mam tylko 3 staki kamienia, czyli 3 razy 40, 320. To w sumie będę już szedł, to wiem, jest tą kukłę, raz zginąłem, ale właściwie. Dlaczego? Dlatego, że szedłem do ruin. A w ruinach, jak to w ruinach, jest niebezpiecznie. Od razu na start przywitało mnie 6 robaków jaskiniowych, ponieważ jak się długo nie wchodzi, to one się jakby tak kumulują, no i wiecie o co chodzi, no. Więc musimy stamtąd wyjść i wrócić tam z tymi homarami jaskiniowymi. Tu postawiłem kilka domków, żeby mi pomogły ścinać to wszystko, co tutaj widzicie. Drzewce sobie zostawiam, zrobię dla nich sobie takie miasteczko, małe miasteczko, takie zielone miasteczko, tak. Obuduję je czymś i jeżeli jakiś gigant przyjdzie, no to raczej z... Teraz mam 11 drzewców, z 11 drzewcami raczej sobie nie poradzi. Każdy drzewiec po 100 damage'a, zależy też jaka wielkość drzewca, tak? Ale największy chyba, 120? Czy coś takiego? Powiedzmy, że 100, taka średnia. 100 damage'a na jeden hit. Ich jest 11, 1100 przy pierwszym uderzeniu. Jeleniocyklop ma 2000 życia. Więc tak się sprawa ma. Co dalej? Tutaj mamy szachownicę, gdzieś tutaj była szachownica, to możemy skończyć ten świat, ale nie chcę tego robić, zrobię to pod koniec, zapiszę sobie save'a gdzieś. W sumie tyle, tak wygląda mój cały świat, jakby ktoś się pytał. Nie pamiętam, czy to jest huge czy large, bo to jest... Nie wiem, czy zmieniałem coś w ustawieniach. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, więc idziemy do naszej teraźniejszej bazy, która jeszcze nie jest skończona i buduję ją już, w sumie nie buduję, na razie wycinam drzewa. Robię masową wycinkę drzew, stąd te 4 drzewce na górze. Interesujące, nie chcę tego niszczyć. Tak szczerze mówiąc, nie chcę tego niszczyć, ponieważ się pojawi 10, tak jak już mówiłem. Co prawda... Drzewiec, cześć. Tutaj musiałem, patrzcie, wszystkie drzewce po 3, po 2, po 4 tych saplingach. Do tego drzewca, to który tu idzie. 20 drzew musiałem zasadzić, żeby się ode mnie odczepił. To jest ostro. Tutaj kolejny. Ten koło mojej bazy był kiedyś malutkim drzewcem. Nie wiem, czy to one rosną, czy po prostu randomowo też, jeżeli wyjdziemy ze świata, to one potem randomowo wielkość swoją ustawiają. Tu mamy piggybacka mojego, który mnie spowalnia i to bardzo.
więc dlatego nie chcę go nosić tak w podróży. Mamy tutaj naszego Shotius, nie wiem, w sumie to jest tulec, to wystrażnik, tak? Tak się trochę w sumie, dobra, nieważne. Obudowałem go sobie tak, żeby pieski, żeby nic go nie zjadło, ponieważ jak go się zniszczy, nic z niego nie wypadnie. A na niego poświęciłem właśnie oko, róg tego wielkiego, przy którym zginąłem przy pierwszej próbie. Antycznego strażnika, tak, który jest w ruinach. Zginąłem przy pierwszej próbie, przy drugiej próbie przyszedłem oczywiście z tymi. Z homarami, tak? One przyjęły agro na siebie. Ja tam od tyłu go biłem i w sumie też padłem głupio, bo mi się skończył Logzut, ponieważ on aż 30% chyba zabierał od ataku Logzuta. W końcu Marble Suit chyba ubrałem i tak go zabiłem. Tutaj mamy właśnie drzewka, gdzie bym chciał sobie tutaj bardzo wyciąć. Zimą tak wszystko brzydko wygląda, ponieważ wszystko zakrywa śnieg. To już trochę wyciąłem. Jak widzicie, wow, ciemno. Ubierzemy sobie kask górnika. Ostatnio często tak żyję właśnie z kaskiem górnika. Obróciłem sobie kamerę w tą stronę, ponieważ będziemy teraz iść w tą stronę. Nie lubię tak jakoś z jedną kamerą. Nie lubię iść w dół, bo mamy małe pole widzenia, tak. Tu mam jak na razie skrzynki, to potem uporządkuję, to było takie tymczasowe, żeby było wszystko ładnie. Tak myślę. Myślę, że skończę tą bazę za jakieś 100 dni. W następnym odcinku już będzie skończona. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tutaj mamy sobie taką pułapeczkę, ponieważ psów jest coraz więcej z każdym dniem, z każdym atakiem, więc musimy jakoś skutecznie zabijać, a nie chciałbym stracić wszystkich bawołów i w sumie latać do nich, tak? Więc to sobie zrobiłem takie pole, nie widzicie tego kwadratu, bo śnieg z desek i w sumie pokażę w ten sposób, tutaj widzicie, kwadrat z desek, nie obuduję tego, ponieważ psy nie mogłyby wtedy wbiegać tutaj, tak? Logiczne. Co jeszcze? Na to, co tutaj widzicie, zużyłem aż 60 pułapek. Wow, to jest strasznie dużo. 60 pułapek. 60 zębów. Jak na razie mam 2. Wróćmy się tam. No teraz pójdę w dół, bo w sumie wiem, to jest blisko, tak? Zdejmij to. 5. W sumie wezmę wszystko i zrobię w przyszłości. Mam jedną bulbę właśnie, którą zniszczyłem, bo była w lesie chyba, a ja musiałem ścinać drzewa. Albo ominąłem chyba, nie wiem, gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie ma tutaj? W Chesterze? Dobra, już wiem chyba, ale tak zerknę. Zrobiłem sobie tuletowy klap, czyli ten, maczugę. Pickaxe, tak, to jest, że kill off i siekiera. Tego nie zużywam, na razie będzie, jak będę szedł do jaskin na przykład, tak? Po prostu do drugich jaskiń, bo na świat generuje się od 2 do 5 jaskiń różnych. Czyli mogę od 2 do 5 tulecytowych strażników postawić. Co my tu jeszcze mamy? Mamy koronę, która bardzo fajnie działa i gdzieś mamy jeszcze, czy ja zgubiłem? Armor tulecytowy, ale chyba zgubiłem, czy nie wiem, w sumie był tu gdzieś. O, jest, tutaj. 50%, trochę oberwałem, ale jest naprawdę świetny. Ta korona szczególnie, nie wiem, czy korona to daje. Czy może właśnie zbroja, że daje nam taką jakby ochronę na chyba ileś tam 5 sekund powiedzmy. Co jeszcze? Tutaj mamy bagna, tutaj mamy potato things chyba, tak? W sumie sprawdzę, ile mamy jaskiń jeszcze. Tu mamy jedną, czyli kolejny tulecytowy strażnik. Fajnie bym miał 4, naprawdę zależy mi na tym, żebym miał 4. Choć pewnie nie będę miał 4. Lecimy dalej. Tu mam trzecią, czy drugą w sumie. Drugą jeszcze nieodkrytą, trzecią ogólnie. Tu w ogóle, tutaj, tutaj może być. Raczej nie, nie widzę. Tu wcale. Tutaj są w ogóle te osy złe i w ogóle. B. Mhm. Tu nie ma żadnej. Raczej na jednej wyspie będzie jedna, tak? To znaczy jednej wyspie, jednym takim kontynencie, że tak. Nie no, kontynencie? Kontynenty zazwyczaj są oddzielone od siebie. Półwyspie? Nie wiem. Na jednej takiej części, o. Może tak to powiem. Czy jak na razie mam 3 razem z tamtą, odkrytą. Czy tu coś jest? Tu mam kilka bawołów w ogóle. Też jest ok. Mandragory wszystkie pozbierałem, czekają na, aż zrobię flet. Bo raczej tylko do tego one są przydatne. Tu nie mam chyba wcale, mam tylko 3, ale to i tak, albo aż 3 nawet, mogłem mieć 2, więc się i tak cieszę. Mhm. No i co tu jeszcze? No i chyba tyle.
Nie ma więcej. Więc zbyt dużo tutaj nie zrobiłem. 203 dzień. Może w następnym pójdziemy sobie właśnie do tych nowych jaskiń. Ruin. Powiem nawet więcej. Żeby tam pozwiedzać. Zobaczymy. Następny będzie na pewno dłuższy odcinek. Bo chciałem po ruinach pochodzić, tak? Mam dużo suszy, ponieważ jeleń cyklop, tak? Więc trzymajcie się, możecie zostawić lajka do następnego odcinka. Cześć, na razie.